czasie epidemii skupieni jesteśmy na walce o zdrowie, przestrzeganiu obostrzeń i niesieniu pomocy potrzebującym. Niestety należy także pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i czujności w przypadku podejrzenia próby oszustwa, a takich niestety nie brakuje. Agnieszka Oszczyk, witam w poradniku dla seniora, w którym dziś ostrzegamy i przypominamy o ostrożności. Wspólnie z inspektorem Mariuszem Ciarką, rzecznikiem prasowym komendanta głównego policji. Witamy serdecznie. Starsze to najczęstsze ofiary oszustw. Na wnuczka, na policjanta, na szczepionkę, na listonosza. Epidemia wcale takiego zagrożenia nie oddaliła, wręcz przeciwnie. No choćby ostatni przykład z Gdańska, czyli próba oszustwa 75-latki przez mężczyznę, który deklarował, że chce być towarzyszem jej życia, a okazał się złodziejem. Jak dużo takich historii? Trzeba apelować i uświadamiać osoby samotne, osoby starsze, że nie zawsze osoba, która obca, która kontaktuje się z nami, jest tą osobą, za którą się podaje. Jakich sytuacji unikać? W jakich sytuacjach oszuści najczęściej działają w czasie pandemii? Warto zwrócić uwagę, że ten mechanizm działania jest zwykle podobny. Jest wiarygodnie brzmiąca historia i taka pułapka psychologiczna, bazująca czasem na pośpiechu, czasem na emocjach, czasem właśnie na prośbie o pomoc. No i wiele osób w tę pułapkę wpada, kiedy powinna nam się zapalić ta czerwona lampka. Czy właśnie wtedy, kiedy ta osoba poprosi o pieniądze? Zawiadują, że zostały oszukane. Nie jest zgłaszanych. Nie wiem, osoby się wstydzą, że dały się nabrać. Niektóre nie mają nadziei na odzyskanie straconego mienia. Czy pan radzi zawsze takie przypadki oszustw zgłaszać lub próby na policję? Jakie są szanse na ukaranie sprawcy? Zatem czujność nade wszystko, wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Dziękujemy za informację i przestrogi. Inspektor Mariusz Ciarka był z nami. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego i bezpieczeństwa. Dziękujemy bardzo, kochani seniorzy. Proszę dbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Spotykamy się w kolejnych poradnikach. Do zobaczenia.